Witajcie moi mili, dzień 15 na wyspie, ładna pogoda, wszystko świta, wszystko się budzi do życia. Plan na dzisiaj z Robkiem, jaki mamy, to na pewno tu będziemy budować przynajmniej piwnicę w domu, żeby skończyć. Na pewno musimy uzupełnić zapasy, bo drewna czy kamieni nie ma zbyt dużo. No i jak się pewnie domyślacie, albo i nie, na wyspie również jest event halloweenowy, w związku z tym kilka atrakcji, z których niewiele skorzystamy, bo na razie jesteśmy w początkowym etapie gry. Natomiast będziemy zbierać o takie rzeczy, jak tutaj już mam, czyli zgarniam sobie nagrobki. No. Żebyśmy sobie mogli zrobić cmentarz naszych zwierzaków na przykład. Albo własny, jak nas wybije ktoś. Więc dzisiaj delikatne wyprawy po surowce, plus budowa tutaj tego domu na wodzie. Musimy skończyć fundamenty, a następnie tutaj piwnicę, która będzie naszym magazynem i nareszcie będziemy mogli się przeprowadzić i mieszkać jak cywilizowani ludzie, a nie jak rozbitkowie. Tak, czekamy na Robka, zaraz się powinien obudzić, bo śpi sobie jeszcze. Tak, no coraz więcej tych płotków widzę. O! Dojechałeś do końca? Tak. No i spoko. Teraz tylko to trzeba zadeskować. Tak. Oj. Czyli to musi być tak poskłos. Thank you.
zostało. I brakło też. Znaczy w sensie zostało do zrobienia. Tak, no muru. No. Jeszcze tylko raz tak przelecieć. No jakby Ohoho! Rzeczywiście. No. Całkiem nieźle. I na tyle mieliśmy drewna? No to ładne zapasy. O, zobaczcie, spadające gwiazdy, pomyślcie życzenie. Pomyślcie życzenie, żeby nam się na wyspie układało. Robek, więc oprowadzając. Tutaj jest pojemnik na kamień i o dziwo mamy go więcej niż drewna. Tutaj będziemy magazynować sobie drewno. Następnie mamy pojemnik na słomę, której już trochę mamy w sumie. No. Na dole skrzynka na włókno. Też włókna trochę mamy. Trzy worki, jak widzisz, z oznaczeniami na krzemień, na węgiel drzewny i na kryształy. Następnie skrzyneczka na zwierzęce rzeczy, czyli keratynka i chitynka zgodnie z opisem. A w drugiej skrzynce skóra i wszelkiego typu włosy, futra i takie tam. Okay. Tutaj mamy stoły budownicze. To jest stół do budowy siodeł niektórych po lewej stronie. Tutaj masz stół do budowy różnych oświetleń. Przy czym nie mamy surowców, więc na razie na pochodniach ciśniemy. Tu jest stół architekta, że tak powiem, i stoły budowlane różnego typu do budowy elementów. Będziemy tutaj jakby powiększać. Natomiast tu jest nasz mini warsztat. Piec już doskonale znasz, już przetapia. Właściwie to już skończył przetapiać. Nie będziemy marnować drewna, wygaszę go. Mamy 20 sztabek jeszcze. No oraz warsztat, w którym miałem naprawić kilof i teraz... Ja, działa. Naprawiam kilof. Haha, to mamy 19 sztabek, bo jedną zużyłem. Właśnie, też sobie muszę naprawić. Napraw sobie. No i stół budowlany, który tu tymczasowo stoi i na nim chlebki, ale chlebki to potem. Teraz tak. Jedna skrzynka. No co ona się tak... A się skrzynka wczepia w drzwi. Dobra. Tu zrobimy skrzynkę na tak zwany syf, dwie skrzynki. Pochodnie poprawimy, bo nam spali. O, drzwiami mi przywaliłeś, chłopie! Ale tu damy tą pochodnię. Robek, te skrzynki tutaj, co postawiłem przy drzwiach, widzisz je? No. To jest na syf, czyli jak coś masz do zniszczenia, to po prostu tutaj to zbieramy. Tam jest taka skrzynka na zewnątrz obozowisku, trzeba przenieść tutaj. A halloweenowa. A halloweenowa, dobra, postawimy gdzieś halloweenową, tak, masz rację. Wiesz co, to postawmy koło pieca.
Na razie koło pieca, ona też jest tymczasówka. Halloweenowe rzeczy tutaj. Ja też mam już takie coś i tyle mam. Po strachy. Strach, no widzisz, no i dobrze, no. Jaki stąd jest ładny widok. No ho, ho, ho. Naszego domu nie widać, bo skała zasłania akurat, ale mur cały. A, ty po... Robek, tam od góry chyba już nie musisz tego muru powiększać, nie? No nie. Ewentualnie tutaj na tej skarpie od strony bagien trochę. Ale pięknie widać bagna. Te jeziorko przed bagnami. Fantastyczny widok stąd jest. Nawet powiem tobie, że ten grób był mój. Tylko po prostu był tylko... wcześniej niż ja umarłem. A umarłeś? Tak, od ciepła. Sorry, że się śmieję, ale tylko leszcze tak umierają, wiesz? Więc, że tak zarymuje, nie rób tego jeszcze, bo tak umierają leszcze. A gdzie jest mój parazaur? Ło, ja się z siebie śmieję, a ja leszcze zgubiłem parazaura teraz. Ja wiem, gdzie on jest, mi spadł ze skarpy na pewno, idiota. Oglądał widoki i zleciał. Nie, no nie wierzę. Parazaur. A się śmiałem z ciebie, a zleszczyłem teraz. O, dodo, ek. O, kolejny. Zaraz będę stawiał daszek na piwnicy i budował dom i kuchnię, bo kuchni nam ewidentnie brakuje. Parazaur, że ty tu zleciałeś w dół. Parazaur. No oczywiście, pływasz sobie teraz. O matko, no to muszę schodzić w dół po tego kretyna. Chodź, wariacie. To w takim razie nie skończyłem zbierania. O, pirania. Wyłaź. O, martwe dodo tu jest. Czy powinienem martwić się znaleźć martwe dodo? Nie wiem. Bo to znaczy, że coś je zabiło. I nie była to pirania, bo martwe dodo leżało na brzegu. No i pada. A ty umarłeś z wycierpiania. No to zleszczyliśmy. Nie wiem, gdzie jesteś. No ja jestem, teraz wjeżdżam do bazy od strony bagien, bo musiałem zeskoczyć do wody po tego krytyna Diega, który zjał w dół, bo mu się widoki spodobały. Więc ja jestem z powrotem w bazie. Halloweenowe rzeczy przyniosłem do takiej fajnej skrzyni koło stołu z siodłami.
jestem, idę. To witam cię w naszej kuchni. Okej. Tu masz, tu od prawej strony masz wędzarkę, która działa tylko jako wędzarka. Trzeba tam wrzucić olej oczywiście i mięso do wędzenia. Okej. Potem jest szafeczka na nie wiem jakie rzeczy jeszcze. Będziemy sobie tu zbierać jakieś cusie. Potem masz lodóweczkę na mięcho. Okej. I jajca. Okej. Potem masz trzy szafeczki, w których możesz zbierać rzeczy i u góry jest moździerz. Oho, no. Potem masz zlew i możesz tu uzupełniać wodę i pić jakbyś chciał. Oho, no, pewnie. Spoko, nie? Potem następne to jest misa do robienia farby, proszę pana. Potem następnie nasz piec, u góry jest garnek do gotowania, a na dole właśnie, jak już słusznie zauważyłeś, jest grill do smażenia. Okej. Następnie jest kolejna szafeczka. Tam patrzy w grill. Następnie jest następna mała szafeczka, jeszcze na jakieś tam przybory. I dwie lodóweczki. Prawa na lepsze berki i lewa na zwykłe berki. Okej. Powiedz mi, czy taka kuchnia może być? Oczywiście. Spoko, nie? Jest już w pełni funkcjonalna. Lepiej się ubierz. No dobra. Gdzie to pułapkę robimy? Gdzieś tu, gdzie jesteś teraz? Ściągnij tego Dilosa w takim razie. Wow, what headshot. Nice. A, siekierki nie mam. Dobra, trudno. To obudzi, ale idę szukać tego trajka. O, jest. Taką małą pułapkę zbudujemy, żeby trajek do niej wszedł i już nie wyszedł. O, jajko czyjeś tutaj jest. To najpierw sprawdź jakie. Żółwie. A są żółwie w pobliżu? Jest. No to czekaj, no to idę go ubić. I 17. No to pewnie oba, ojciec i matka, nie? To co, jedziemy? Co z żółwiami? No ale poczekaj, ja muszę sobie... Nie, mam 8 strzał tylko, ale... Ja. No mam... dobra, no z włócznią mogę pojechać. 20 ja poziom, jest samica, jest 20 poziom. Ja nawet włóczni nie mam. No to wiesz co, to czekaj, ja skoczę pułapkę. Do pułapki wciągnę w razie czego. No. Czekaj, daj mi sekundę. Nie, no jeszcze jedno piętro chyba. Nie. Nie? W zupełności wystarczy. I robię podjazd z tej i z tej strony. Pułapka jest gotowa. No to wiesz co, to czekaj, czekaj, ja przyprowadzę żółwia. Szkoda strzału, ja go dźgnę. I w pułapce go potem... Chodź. No chodź, chodź. Ale biegu się. Bo ja nie będę dwa dni cię czekał. Teraz widzicie, jak się wprowadza na wersji w slow motion z żółwiem. Będziecie widzieli, jak działa pułapka. Nie, nie zaczepię go, nie zaczepię go, żeby, bo on jest zagrowany na mnie. O. Zwierzak wchodzi po rampie i my wychodzimy tędy, a on już tego nie potrafi zrobić. No i teraz wystarczy dobrą odległość wyłapać. O. Że on mnie nie gryzie, a ja go dźgam. O, i nie mam być. Cię naprawdę nie kupiłem. Moim zdaniem na żółwia szkoda strzału, bo on ma dużo życia, a... Jeszcze w skorupę trafisz, nie? Aha, bo ty nie masz włóczni. No weź se zrób kilka.
to czekaj. No spoko, ja jeszcze potem drugiego żółwia będę miał, nie? No. Dobra. Chociaż nie wiem, czy nie powinniśmy z tego przejąć, był 20 level, nie? No ale jakby już po ptokach. Albo tak, po żółwiach, jak to się mówi. Tak. Teraz muszę znaleźć drugiego żółwia, trochę mgła jest. A ty te jajco wiesz, gdzie leży? Tak. Dobrze. Bo ja nie mam pojęcia. A we mgle to tak średnio widać. Znalazłem trzy dynie. I znalazłem żółwia, więc ściągam drugiego. I zaraz tym samym sposobem ściągniemy triceratopsa do pułapki, tylko to trzeba będzie wykonać szybciej. Tak, oczywiście to w sensie można z pułapki do niego strzelić nawet. Można, można. Z triceratopsem jeszcze jest o tyle gorzej, że on będzie bił tą pułapkę, nie? Ale spoko. Wytrzyma. Widzę, że tam bijesz. No tak, bo odechciało mu się mnie gonić. Możesz iść po jajco. Jak wiesz, gdzie ona leży. Ja już pędzę z tym żółwiem. Najpierw go zaprowadź, a ja dopiero potem. Już możesz, jest w środku. Co, żółw? Nie, fajnie. No, bo się rzucą oba, ale to wejdą oba do pułapki, jednego uśpimy, drugiego zatrzaśniemy, nie? Big żółw, yeah! Od pleców go! Dobra, siekierkuję. Keratynki po nich chociaż jest, spoko. Dobrze, możemy zrobić akcję trajkową. Jestem jeden usypia, drugi zabija tego drugiego, tak? No, to ja uśpię tego jednego. To jak ty usypiasz, to ja biorę zwykłe strzały. I tego drugiego, jak wejdzie do pułapki, to... No, to usypię. Znikaj, znikaj. Dobra, leci drugi, czekaj, żeby też wszedł. One się zmieszczą oba. Dobra, nie denerwuj się, zaraz będziesz spał. Dobra, usypiaj. Łoch, szarżą poszedł. Czemu mi łuk nie działa? Nie. Łuk mi się zepsuł. No, to trochę słabo w tym momencie. Dobra, mam jeszcze drugi. Ale ty trafiasz w tego... Ty do... zabijasz teraz? Ty usypiasz nie tego, co trzeba, Robek. Ja już uspałem tego jednego. Aha. To po co ty drugiego uśpiłeś? Nie wiem, bo nie chciało mi się strzał zmieniać. No ale Robek, no to... Marta teraz to strzał, no. Tam strzały się zbierze. No... Dobra. No to... Pojebuj się. Śpi, przyjaciel. To już wiesz, w której lodowie leżą. No wiem. Zaletą usypiania w pułapce jest jeszcze to, że wrogowie tu rzadziej zaglądają. And drugs. No ładny ten tricek. Mam narkotyki? Mało, ale mam. Taki ciemny z bordowymi akcentami. Ale narkotyków może nie będziesz potrzebował. Tricki raczej długo śpią. Yeah. Co on tam w ogóle ze sobą ma? A w ogóle ma efektywność 60%. No musiałby tamto uderzyć. No, tamten go dźgnął. Bo, no, nie pomyśleliśmy. No. Tamtego najpierw trzeba było załatwić, zanim ten zaśnie. No, błąd popełniliśmy. No trudno, no już jakby... Wiesz, no, może poczekać, aż się obudzi, teraz jego uśpić ponownie, ale... No nie wiem, czy warto. No, na tym etapie gry. Nie, no bez przesady. No już jeszcze będzie więcej, tylko milionów. Dobra, jedna ściana się naprawia. No 600 życia.
Druga ściana się naprawia. No całkiem fajnie, nie? Mało staminy, ale no. Ale trycki się zwykle często szybko męczą. Ale u nosu ma nawet 4 stówy, to też nie jest źle, powiem ci, jak no. na taki poziom, nie? No obrażeń nie ma niestety. Taki spokojny ten tricek. Zresztą było widać, ten drugi to od razu szarża, siup, łapkę rozwala, jakiś wpadł w szał. Pogest Maxy są tutaj. Rzeczywiście taki różowy ten pteranodon coś wyhaczył. Idę zobaczyć sobie, co tam słychać pod wodą. Ryby! Dużo ryb. Chciałem cię powiadomić, że w naszym jeziorku pływa rekin. Nie wiem, czy wiedziałeś, koło naszego domu. Tak? Tak. Powiedz, jak bardzo się cieszysz. Bardzo. I jakim cudem on się tam dostał? Dobrze, sprawdźmy tego rekina. Gdzie ty go widziałeś? To tu, w naszym jeziorku. Pirania. Nawet dwie. O tak! Yeah! Yeah! Piranie załatwione. No, proszę. Jeszcze jedna franca. Jeszcze? Cieszę się, słyszę, a tu jest. Ileż tych pirani? Nie wiem, tak podpływam do niego, albo nie? No nieźle. Powiem szczerze, on tu jest taki... unieruchomiony, wiesz? Powiem ci uczciwie. No tak. Kurde, kolejne piranie, spierniczaj. Ileż tu jest pirani? Co tu się stało? Reki, piranie. Nie. O kurde, trzy naraz. Już tylko dwie. Już jedna. Tylko ja już ledwo zipię. Czy ty bijesz z włóczni, czy... Z włóczni. Ma ryby, jest spoko. Dobra, jeszcze raz rekina zobaczyć. Czy jeszcze jakieś piranie tu są? Oprócz jednej, która na 100% jest, by uciekła. No jest, pływa tu. Powiem ci, ja bym go tak zostawił, jest spoko. Fajnie to wygląda, jak mamy. No i zagryzie mnie. No, nie wierzę! Wiedziałem, że miałem się podleczyć. O, co za lipa. Co za lipa. Z rekinem się bił? Chyba pierwszy raz zginąłem, nie? No. Tak się da zrobić, piranie. Nie, ta pirania mnie dorwała, wiesz? Dźgnąłem ją kilka razy, ale... Teraz ją dobiję, bo już nie ma siły. Chciałbym cię dowiedzieć. Ojej! Strasznie wytrzymała ta pirania była. Chciałbym się dowiedzieć, co to za poziom, nie? Tak, tylko... Tylko jakby zginiesz, nie? Jak tylko się do niego zbliżysz.
Ale powiem ci, mieć takiego pupilka tu w basenie jest spoko. Ja bym go ani nie zabijał, ani nic z nim nie robił. Niech sobie tak tu pływa. Jak mimo wszystko wolałbym wiedzieć. Mimo wszystko jest szybki. Oj, płuc mi brakuje. O, tam na płuciznę wyszedł. Nie powinien. O. Udusi się. No, to można iść po mięso w sumie. Ja się przejdę. Czekaj, czekaj. Właśnie. Ruszy się. Fa, nie zdążę. Płynie za mną? No, średnio, ale nie udusi się. Wrócił. No dobrze, mamy fajnego pupila. Ale odlot. Teraz już się do nas nikt nie zbliży. Mamy rekina własnego. Nasz to nie jest nawet po naszej stronie. Można powiedzieć, że jest nas. Cicho, tej wersji się trzymamy. Tak, kolejny dzień dobiegł końca. To już 17. Powoli się zadomawiamy na tej wyspie. Dom powstaje. Piwnica działająca. Dobra, idę zobaczyć, co tam strajkiem słychać. Jeszcze chwilka, no tam 70% chyba. Ładna, gwieździsta noc. Piękny pomarańczowy księżyc. Wciąż śpi, 76%. A żeś go nafaszerował tymi narkotykami. Trudno. No ale po co, Robek? Niech śpi spokojnie. No niestety. O! Co? Nie zgadniesz, co widzę, nie zgadniesz. Wziąłem na grobek, to jest chyba wróżba. O, jak pięknie widać meduzy w morzu dzisiaj. Cudowna pogoda. To jeszcze wam pokażę meduzy. Absolutnie się nie będę do nich zbliżał. One świecą w nocy kapitalnie. Dwie meduzy, widzicie, tu pływają. A jeszcze jedną rzecz wam pokażę, bo jest Halloween i jest... Na Halloween to są ciekawe stwory. I zobaczcie, co jest przed nami. Ta-da, ta-ra, ta-ra. Robek, czy ty to widzisz, czy nie? Nie wiem, nie jestem obok ciebie. No wiem, ale to jest dość duże. To chyba nie. Tylko najpierw muszę się Dilosa pozbyć. A gdzieś jesteś? Na cyplu. Wow, dwóch jest, oślepili mnie. Zadźgamy ich, ale... Dobra. Poznajecie kolegę Brontozaura? Tylko ostatnio mało jadł i mu się schudło. O, kiedy na bok naszej bazy lewituje nogami, tak. Szkieletowy brontozaur, Robek. No raczej wątpię, żebyśmy go ubili. No, nie mamy żadnych szans. Szczęście one nie są agresywne, bo się zachowują jak brontozaury. No drugopoziomowy tylko, ale... No nie. Absolutnie.
Ale fajnie, fajna ciekawostka. Na Halloween różne takie rzeczy się zdarzają. Fajnie, fajnie. A, przybiegłeś tu. Fajny, nie? No. Chodzący szkielet, czad. Nie widziałem tu mokrycie, no niestety. No, godny jest właśnie, dlatego wiesz, jakby... No fajnie wygląda. Nie no, w ogóle widok odlot, nie? Wylądowaliśmy na wyspie. Mamy pomarańczowy księżyc, dziwny czerwony obelisk i szkieletowego brontozaura. Oprócz tego wszystko w normie. Yeah. Dobra, mów co chcesz. A ja ci to spróbuję dać, o ile to będę miał. Bo będę w stanie to zdobyć. Dobra, idę do Triculina. Co on tam chce? Rzadkie kwiatki. No, właśnie. 99%! To byś mu powiedział, żeby dla ciebie tam zaraz przyjdzie. Chyba nie da rady. Nie. Yeah! No, nie zdążyłem. Mamy jednego. 10. Dużo to mu się nie zmieniło. A, oczywiście zostawiłem piec zapalony, w sensie w kuchni. Pierwszy nasz triceratops. Co mu tam? No, ataku dostał trochę. Waga bez zmian, życie bez zmian.